Jest bardzo groźny i często bezobjawowy i choć różni się od raka trzustki, nie można go bagatelizować. Wcześniej wykryty może zostać całkowicie usunięty. I tak właśnie stało się w Gliwicach. Cztery pierwsze zabiegi termicznej ablacji guzów trzustki za pomocą prądu o częstotliwości fal radiowych wykonano w Narodowym Instytucie Onkologii. Tym samym ośrodek dołączył do elitarnego grona placówek leczących te rzadkie nowotwory metodą mało inwazyjną. Magda Syncewicz. Zabieg wykonywany za pomocą fal radiowych to metoda stosowana w Polsce od 3 lat. Wykorzystują ją nieliczne ośrodki, m.in. w Szczecinie, Rzeszowie czy Warszawie, a od 5 października także w Gliwicach. Jest to wiele szybszy i bardziej komfortowy dla pacjentów. Polega on na wprowadzeniu przy pomocy specjalnej igły sondy wytwarzającej fale o częstotliwości radiowej, które generują wysoką temperaturę. Jest to temperatura mogąca sięgać na 90 stopni, ale jest to pod kontrolą naszego wzroku, pod kontrolą w zasadzie obrazu ultrasonograficznego, w związku z czym uszkodzenia trzustki w porównaniu do operacji chirurgicznej są minimalne, ograniczone wyłącznie do guza. Mimo że metoda jest skuteczna, to nie każdy kwalifikuje się do zabiegu. Nie znajduje on zastosowania w najczęstszym nowotworze, jakim jest nowotwór złośliwy, czyli rak trzustki. Chciałabym tutaj podkreślić, że ten przełom w leczeniu, ale to jest dedykowane tylko do pewnej grupy pacjentów. To nie jest tak, że to jest przełom w leczeniu raka trzustki, żeby tego nie utożsamiać. Guzy neuroendokrynne to nie jest rak trzustki. Czyli w przypadku raka trzustki nie mamy żadnej rewelacji w sensie leczenia. Tu dalej leczenie operacyjne jest metodą z wyboru, często chemioterapia. Natomiast my mówimy o takich drobnych zmianach ze spadkami cukru, z zaburzeniami hormonalnymi, do takich guzów neuroendokrynnych, które są znacznie rzadsze aniżeli rak trzustki. Ale jednak się zdarzają. Pionierem w ich bezinwazyjnym leczeniu jest szpital w Marsylii, gdzie nasi lekarze zdobywali doświadczenie. Dzięki temu mogą teraz leczyć pacjentów w Polsce. Najmłodszy w Gliwicach miał 20 lat. To są dosyć rzadkie nowotwory, które są bardzo często bezobjawowe. Coraz częściej wykrywane przypadkowo w badaniach obrazowych w związku z rosnącą ich liczbą. I pacjenci tacy bardzo często nie wiedzą o tym, że cokolwiek dzieje się w ich narządzie, a budzi to zawsze wielki niepokój. Niepokój, który fachowej kadrze udaje zamienić się w powrót do normalnego życia.